jak piją w Rosji. Rosja jest potężnym i tajemniczym państwem, które podarowało światu wiele wybitnych odkryć. Najważniejszym z nich jest wódka. Wypić wódkę pod dobrą muzykę, za suto zastawionym stołem w towarzystwie przyjaciół, to prawdopodobnie największa przyjemność, jaką ludzkość wymyśliła na przestrzeni swego istnienia. W Rosji alkohol towarzyszył człowiekowi w każdej chwili życia, od narodzin. Kiedy młodzi się pobierają, za zdrowie młodej pary i wszystkich możliwych krewnych, wypijane są oceany wszelkich możliwych trunków. Kiedy rodzi się dziecko, trzeba koniecznie oblać to wydarzenie ze wszystkimi krewnymi i bliskimi przyjaciółmi. Urodziny, imieniny i nawet najbardziej błahe uroczystości stanowią dobry pretekst, żeby posiedzieć za obficie zastawionym stołem. Kiedy ktoś umiera, organizuje się huczną stypę. Krewni zawsze biorą na cmentarz butelkę wódki, aby życzyć zmarłemu lepszego życia w lepszym świecie. Co piją w Rosji? W Rosji pije się różne trunki, jednak na przestrzeni stuleci wciąż najbardziej popularna jest wódka. Produkowane są setki rodzajów tego boskiego napoju, często z wykorzystaniem przepisów wspomnianych w średniowiecznych kronikach. Jednak ta wódka trafia na eksport. Piją ją ludzie zamożni o wyrafinowanym guście. Prości ludzie muszą zadowolić się produkcją ogromnych przetwórni, których setki znajdują się w każdym większym mieście w Rosji. Codziennie są tam rozlewane miliony litrów źle oczyszczonej wódki niskiej jakości. W Rosji produkowane są wspaniałe markowe wina i koniaki prezentowane w specjalnych salach degustacyjnych. Jednak do sklepów trafia drugi co do popularności trunek. Tanie wino typu portwein. Potworna mieszanka wody, cukru, sztucznych barwników i spirytusu. Władze wielokrotnie próbowały walczyć z pijaństwem przy pomocy wielkich kampanii antyalkoholowych. Jednak spożycie alkoholu wzrasta z każdym rokiem. Pijaństwo stało się narodową katastrofą. Ostatnia taka kampania przeprowadzona w czasach Gorbaczowa była szczególnie restrykcyjna. W południowych regionach kraju wycięto krzewy winogronowe, zamknięto zakłady winne. Niezależnie od celów tej kampanii, wódka wyszła z niej obronną ręką. Rezultatem wypraw krzyżowych przeciwko wódce były wielokilometrowe kolejki po tanie wino i wódkę. Wielogodzinne stanie w kolejkach wywoływało wiele konfliktów wśród obywateli. Ci, którym udało się dostać do Lady, czuli się jak wybrańcy losu i starali się kupić jak najwięcej butelek na czarną godzinę. Prawdziwi szczęściarze mogli kupić upragnioną butelkę z ciężarówek rozwożących wódkę do sklepów. Teraz wódkę można kupić w zasadzie wszędzie. Rząd, który poinformował społeczeństwo o swoich planach rozwoju gospodarki rynkowej, zezwolił na handel uliczny, dzięki czemu miasta zaczęły wyglądać jak azjatyckie bazary. Spekulanci kupowali alkohol w sklepach państwowych po cenach rynkowych i sprzedawali go po cenach czarnorynkowych. Koszt jednej butelki alkoholu stanowił około 10% miesięcznego wynagrodzenia. Niewiele osób mogło pozwolić sobie na taki zakup. Alkohole zagraniczne są na tyle drogie, że stanowią fanty w loteriach. Ceny takich alkoholi są astronomiczne. Trzeba wydać całą miesięczną wypłatę, aby kupić litrową butelkę lekarzowi albo nauczycielowi. Ładne butelki z zachodnimi etykietkami często stanowią dekoracje sklepów prywatnych. Dzikie ceny na alkohol zmusiły miliony osób do zajęcia się produkcją napojów alkoholowych w domowym zaciszu. Najbardziej pomysłowe jednostki,
opanowały najbardziej wymyślne sposoby na produkcję alkoholu. Trzeba wymieszać cukier, drożdże i coś w rodzaju katalizatora, na przykład ziemniaki. Wymieszać to wszystko z ciepłą wodą. To najprostszy i najpopularniejszy przepis na wyprodukowanie samogonu. Rosjanie określają ten napój mianem bragi. Aby przyspieszyć proces fermentacji, ten pan używa swojej pralki. Braga jest intensywnie mieszana w bębnie pralki, co w znaczącym stopniu przyspiesza czas produkcji. Teraz trzeba wykazać się dużą dozą cierpliwości. Braga musi dojrzeć. Nastąpiła chwila, w której można z dumą zaprezentować efekt swojej działalności, domowej roboty destylat. Braga jest podgrzewana na kuchence, lekkie opary alkoholu są schładzane, filtrowane i wreszcie po kropelce trafiają do naczynia. Czysty samogon jest nie gorszy niż tania wódka. Ludzie są z natury praktyczni, interesuje ich jak najszybszy rezultat działania. Dla kobiet produkcja samogonu jest procesem tajemnym, podobnym do czarów. Podchodzą do niego z iście kobiecą delikatnością i smakiem. Nawet aparatura jest bardziej elegancka. Smak swoich produktów poprawiają, używając przypraw, jagód, suszonych owoców. Rezultatem jest boski eliksir. Największe szczęście mają pracownicy naukowi i inżynierowie, którzy otrzymują spirytus w pracy. Ich życie to ciągłe święto. Spirytus jest mieszany z wodą w stosunku 2 do 3. Tak łatwiej pić, a moc odpowiada mocy wódki. Czysty spirytus to przedmiot zazdrości dla wszystkich. Ci, którzy nie mają dostępu do spirytusu i pieniędzy na wódkę, a koniecznie muszą się napić, kursują po aptekach i perfumeriach. Kiedy do sprzedaży trafia tania woda kolońska albo inny kosmetyk zawierający alkohol, są entuzjastycznie wykupywane. Co prawda woda kolońska ma gorzki smak i wywołuje mdłości, ale za to pijącego otula miły zapach polnych kwiatów albo lawendy. Niektórzy miłośnicy ostrych wrażeń dodają do piwa środki owadobójcze. Ten śmiercionośny napój znany jest jako piwo z psikiem. Ze sklepów gospodarstwa domowego wykupywane są wszelkie produkty zawierające spirytus. Farby, lakiery, kleje. Istnieje wiele pomysłowych sposobów na wydobycie alkoholu z tych produktów. W tej konkurencji prym wiodą robotnicy. W swoich zakładach pracy mają do dyspozycji wiele skomplikowanych urządzeń. Klej albo farbę wlewamy do dużego słoika, dodajemy szczyptę soli, włączamy maszynę i wkładamy do słoika szybko obracające się wiertło uprzednio obwiązane gazą. Po krótkim czasie wiertło zaczyna pokrywać się twardym składnikiem, tak zwaną skórką, którą oczywiście się wyrzuca, ponieważ celem tej procedury jest uzyskanie mętnego płynu zawierającego alkohol o dużej mocy. Nie można określić spożywania tego napoju mianem przyjemności, ale jeśli organizm domaga się alkoholu, człowiek wypije wszystko.
W związku ze spożywaniem wszelkich środków chemicznych jako zamiennika wódki, pogotowie ma pełne ręce roboty. Może uda im się uratować pewien procent pacjentów, którzy zatruli się alkoholem. Pomoc temu panu już nie jest potrzebna, a zresztą już za późno. Lekarze zebrali pokaźne dossier na temat preparatów alkoholowych, którymi zatruli się ich pacjenci. Gdzie piją? Oczywiście najprzyjemniej jest napić się w restauracji albo kawiarni. Jednak niewiele osób może sobie na to pozwolić. Życie drożeje z każdym dniem i ceny w restauracjach osiągnęły już poziom kosmiczny. Zwykły Iwan zazwyczaj upija się w piwiarni. Nieważne, że śmierdzi od dymu papierosowego, inne zapachy też nie upajają i panuje tłok, jednak panuje tu uroczysta i przyjacielska atmosfera. Szkoda, że takich sal jest niewiele i ciężko tam trafić. Z drugiej strony całe miasto przekształciło się w jedną wielką piwiarnię. Pije się wszędzie, na ulicach, placach, dworcach, bulwarach. Wiele osób siada na świeżym powietrzu, używając skrzynek jako stołków barowych. Malarze i inni przedstawiciele wolnych zawodów piją zazwyczaj w swoich studiach i pracowniach, z których bez przerwy dochodzi brzęk kieliszków. Robotnicy i budowlańcy piją w miejscu pracy, wielokrotnie powtarzając tę czynność w ciągu dnia. Polityka również świetnie komponuje się z piciem. Zapach wódki zawsze unosi się nad manifestacjami komunistów i superpatriotów. Najlepsze popijawy odbywają się jednak na wsi, z dala od miejskiego zgiełku. Wszystko odbywa się z uczuciem, powoli. Śpiewa się ludowe piosenki i rozmawia bez przerwy. Na wsi pije się więcej niż w mieście. Jest to prawdziwy rytuał, odbywający się od wieków. A oto czysto męska rozrywka. Idzie się do prawdziwej rosyjskiej bani. Później dobrze jest zagrzebać się w zaspie, po czym wypić szklankę wódki. Tę czynność można powtarzać godzinami i wypić przy tym morze wódki. Zakąska. To scena z filmu Los człowieka na podstawie opowiadania laureata Nagrody Nobla Michaiła Szołochowa. Bohater opowiadania, Iwan, więzień obozu koncentracyjnego, jest przesłuchiwany przez niemieckiego oficera. Przed śmiercią rosyjski więzień dostaje szklankę wódki. Pije i nie chce zakąski. Mówiąc, że Rosjanie po pierwszej szklance nie zakąszają. Dostaje kolejną szklankę. Czy nasz bohater wytrzyma? Decydująca chwila. Oczywiście Iwan zbiera swoją całą silną wolę i nie zakąsza również po drugiej szklance.
Od tego czasu powiedzenie, że Rosjanie po pierwszej nie zakąszają, stało się przysłowiem, chociaż tak naprawdę ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Rosjanie zakąszają i po pierwszym, i po drugim, i po każdym następnym kieliszku. Rosyjscy dworzanie i kupcy opracowali skomplikowany schemat łączenia określonych alkoholi z zakąską. Do wódki najlepiej pasuje jesiotr w galarecie z chrzanem, marynowane warzywa, czerwony i czarny kawior, który jest zakąską najwyższej klasy. Zwyczaj obfitego zakąszenia pochodzi ze wsi. Wiejskie jedzenie jest nieskomplikowane. To gotowane ziemniaki, kotlety, solone grzyby, warzywa, paszteciki z kapustą i mięsem. Wszystko wygląda tak apetycznie, że na stole lądują kolejne butelki. Przy dźwiękach akordeonu i piosenek biesiadnych świętuje się wesołe i smutne wydarzenia. Wiejski zwyczaj jedzenia w towarzystwie przeniósł się również do miasta. Słynące z gościnności rosyjskie kobiety zaczynają gotować dzień przed wizytą gości. Pierwszy toast zawsze należy wznieść za zdrowie gości i gospodarzy. Poza tym trzeba koniecznie pochwalić kulinarne zdolności gospodyni. Urodziny i święta obchodzi się także w pracy. W taki dzień kobiety mają wolne, ponieważ ich świętym obowiązkiem jest przygotowanie poczęstunku dla wszystkich pracowników. Ileż służbowych romansów rozpoczęło się podczas takich imprez? Ile komedii i tragedii rozpoczęło się przy stołach zastawionych alkoholami i zakąskami. Ci, co piją pod gołym niebem, zakąszają czym ich Pan Bóg obdarzy, a raczej tym, co można kupić w pobliskim spożywczaku. Wybór nie jest imponujący. Najczęściej są to konserwy, jaja, chleb, a latem ogórki i pomidory. Każdy przynosi do wspólnego stołu to, co akurat zdobył. Jednak ludzie jedzą te proste zakąski z podobnym smakiem i poczuciem honoru, jak ci, którzy siedzą w luksusowych restauracjach. Zarówno dla jednych, jak i dla drugich picie i zakąszanie to wspaniałe wydarzenie. Zresztą obydwie czynności można połączyć w fascynujące zjawisko. Jeśli kawałeczki chleba żytniego zalejemy butelką wódki, powstanie niezwykłe danie o nazwie Curia. Kombinacja picia i zakąski. Wielbicielami Turii są zazwyczaj mieszkańcy Syberii i wojskowi, którzy osiągają w ten sposób niezwykły efekt. Stopień upicia się chlebem zalanym wódką jest taki sam, jak po spożyciu dwóch, a nawet trzech butelek wódki wypitej ze szklanki. Curia to danie dla ludzi silnych duchem. Jeśli jednak śmiertelnie chcemy się napić i nie ma czasu na szukanie zakąski, albo nie ma na nią pieniędzy, można zastosować stary, sprawdzony sposób. Zawąchać rękawem. Ile pije się w Rosji? Odpowiedź na to intrygujące pytanie jest wymijająca. To zależy. Piją miliony. Pije się wszędzie. Z kieliszków, szklanek, prosto z butelki.
Są mięczaki padające po pierwszym kieliszku wódki, ale są też twardziele, którzy wypijają od 2 do 5 litrów dziennie. Według statystyk w syberyjskich miastach każdy dorosły wypija rocznie 40 litrów czystego alkoholu, co odpowiada 100 litrom wódki. To uśrednione dane. Wszystko zależy od konkretnego człowieka. Mądrzy ludzie powiadają: pij, ale z umiarem. Niestety wiele osób nie przestrzega tej zasady. Specjalne oddziały milicji 24 godziny na dobę przeczesują miasta w poszukiwaniu osób, które przesadziły z alkoholem. Takie osoby, powalone przez alkohol, odwozi się do instytucji nieposiadających odpowiedników na świecie, do izb wytrzeźwień. W każdym większym mieście jest ich co najmniej kilka. Pracujący tu milicjanci nigdy się nie nudzą. Pijanego rozbiera się, wstawia pod prysznic, a po zarejestrowaniu oddelegowuje do pokoju przypominającego saunę. Wśród klientów tej instytucji można spotkać zarówno profesora uniwersytetu, jak i recydywistę, alkoholika i studenta, który przesadził na imprezie. Tu spełnia się marzenie o powszechnej równości. Setki tysięcy ludzi pewnego pięknego dnia znajdują się w tym miejscu. Szczególnym kuriozum są izby wytrzeźwień dla kobiet. W ostatnich latach alkoholizm i pijaństwo wśród kobiet wyjątkowo wzrosły. Przedstawicielki płci pięknej w stanie upojenia alkoholowego zachowują się bardziej porywczo niż panowie. Pracujące tu milicjantki są ciągle atakowane. Klientki izb wytrzeźwień wszczynają awantury albo zaczynają śpiewać. Niektóre panie popadają w depresję, niektóre płaczą. Te, którym dopisuje humor, cały czas się śmieją. Trzeba wykorzystać okazję i zabawić się w dobrym towarzystwie. Najbardziej agresywnym klientkom wiąże się ręce i nogi. Wiele kobiet twierdzi, że trafiły tu przez przypadek. Jednak są też takie, które można uznać za szczególnie agresywne. Kac. Poranny kac, który dotyka tych, co poprzedniego dnia przedobrzyli z wódką, czyli ponad połowę społeczeństwa, to rzeczywiście nic miłego. Głowa pęka, człowieka mdli i ogólnie jest paskudny. Ci, którzy choć raz w życiu doświadczyli tego stanu, wiedzą, że jest na to tylko jeden sposób. Clean cleanem. W czasie nieudanego puczu spiskowcy nieźle się upili. Następnego dnia podczas konferencji prasowej można było zobaczyć ich trzęsące się ręce. Gdyby w porę zastosowali metodę klina, możliwe, że historia Rosji trafiłaby na inne tory. Jest wiele sposobów na pozbycie się kaca. Najprostszy jest sposób bezalkoholowy, polegający na wypiciu wody z kwaszonych ogórków. Na bazarku zawsze znajdzie się dobra dusza, która naleje trochę do szklanki. Osoby bardziej delikatne wolą kefir albo soki. Jednak najpopularniejszym napojem zwalczającym kaca jest piwo. Tabuny mężczyzn pragnących ugasić w sobie ogień ciągną do budek z piwem. Zazwyczaj brakuje kufli, piją więc z kubków, słoików i butelek po mleku.
Kiedy już się zwalczy kaca, człowiek powraca do życia i wszystko zaczyna się od nowa. Wersja polska na zlecenie telewizji nowej generacji N Studio Armfilm. Tłumaczenie Agnieszka Szypielewicz. Czytał Tomasz Knapik.